ty się wstydzisz tak między nami, że jesteś z Podhala? Bo mnie się na przykład podoba to, co zrobi Sebastian, co robi Paulina, jego żona. Czyli oni celebrują tą swoją odrębność, znaczy ona z racji... Świętują to. Rozumiesz? Nie piętują tego. A ja mam takie wrażenie, że ty trochę jakby traktujesz swoje podhalańskie dziedzictwo jako kłopotliwą tożsamość. Nie nazwałbym tak tego. O! Ja powiem ci, że... Naprawdę, w istocie? Nie, dzisiaj jestem z tego bardzo dumny, aczkolwiek uważam, że Podhale jest przereklamowane. Naprawdę uważam, że to jest... No tak, co ciekawe. Nie, no co? Bo generalnie górale mają bardzo dobry PR. My mamy generalnie, wiesz, swoje przyśpiewki, mamy tam wszystkie swoje tańce. No to jest Sepelia. To jest komiks. Tak, no ludzie jadą, uwielbiają to i generalnie piją sobie w karczmie piwo. A co jest natomiast pod spodem jest mnóstwo też zła. Jest mnóstwo ludzi, którzy biją swoje żony. Jest mnóstwo chłopów, którzy biją swoje dzieci, że tak naprawdę to przychodzi też, to jest dziedziczne z pokolenia na pokolenie i to się dzieje. Ja wiem, bo ja wracam do swoich stron, ja prowadzę, słuchaj, tam spotkania z tymi ludźmi, często z kobietami, które są ofiarami przemocy, z dziećmi, które są ofiarami przemocy i to się cały czas dzieje. Dlatego ja uważam, że trzeba o tym jakby głośniej też mówić, zdjąć te wszystkie stroje góralskie i powiedzieć, jest chłop, który generalnie nadużywa alkoholu, fajnie by było, jakbyś chłopie poszedł na przykład się leczyć, ponieważ twoje dziecko będzie potem miało przerąbane. I ty wiesz, że taki chłop powie, o, dobrze kurczajku, że mi powiedziałeś, to se pójdę i se przestanę bić żonę. Nie powie, a właśnie tak tego nie powie, ale powiem ci, że dzięki temu, w jaki sposób ja to przekazuję, bo ja wyszedłem trochę, Paulina mój bardzo mnie miło nazwała, bardzo za to dziękuję. Tischnerem fitnessu, tak mnie nazwała, słuchaj. No powiem ci. Tischner fitnessu! No powiem ci, bardzo ja to miłe. Pierdziel, to ja jestem Paulo Coelho Talk Show. Bardzo to miłe było dla Tischner... mnie, ponieważ w prosty sposób komunikuję... Paulina, odstaw telefon. No trochę tak jest. A na czym...